This is beautiful morning. Piękny poranek mamy dzisiaj. Well, I think to be outside is much better. Myślę, że na zewnątrz jest trochę lepiej. The sunshine comes from the light of the Word of God. A to słońce pochodzi ze Słowa Bożego. Today we'll talk about something very interesting. Dzisiaj będziemy mówić na temat bardzo interesujących zagadnień. Yesterday you look at that picture. Wczoraj pokazywałem wam pewien slajd. You know, you remember? Pamiętacie pewnie? Remember that the squirrel. Wiewiórkę. Let me find this picture again. Many interesting pictures. Wiele bardzo ciekawych zdjęć. Before we get to the squirrel. Zanim przejdziemy do tej wiewiórki. Let me introduce you to this monkey. Chciałbym wam powiedzieć coś na temat małp. This is too shiny. And you see this monkey here? Widzicie tutaj małpę? This monkey's nose here. To jest nos małpy. This is a monkey. To jest małpa. Scientists found in a small island of Africa. Którą to małpę, ten gatunek małp, naukowcy odkryli na pewnej małej wyspie. And this article was written in the, you know, that the magazine called the National Geographic. I ten artykuł został przedstawiony w czasopiśmie National Geographic. This that island was so small. Ta wyspa była tak mała. There's not much to eat. Że nie było tam zbyt wiele roślinności, którą te małpy mogłyby spożywać. You can see these bushes here, right? The leaves, tutaj trees. Możecie widzieć fragment krzaków, liście. Normally these monkeys do not eat these leaves of these bushes. W normalnych warunkach te małpy zwykle nie spożywają liści tych krzewów. They don't like them. Nie lubią ich. But maybe once every two months. Ale raz na dwa miesiące. They come to this hill and they eat these leaves of these bushes. Here. Wchodzą na to wzgórze i spożywają trochę liści tych krzewów. You see these leaves here? I widzicie tutaj eating? Te liście? Yeah. I małpę, która je spożywa. And then after they eat this. I gdy już spożyją trochę tych liści, then they behave very interestingly. Wtedy zachowują się w bardzo ciekawy sposób. The next picture will show you. Następny slajd. I don't know whether you can see that. Nie wiem, czy widzicie tutaj coś. These monkeys come down. Te małpy teraz schodzą z tego wzgórza. Monkeys come down. See this monkey here. Monkey's tail here. Tutaj widoczny jest ogon małpy. And this is another monkey here. Tutaj jest inna małpa. And this is a big tree stump. A to jest taki duży pień z drzewa. Local people living here cut the trees, big trees. Tubylcy mieszkają w takich pniach. And they burn inside the tree. A wewnątrz takiego pnia też spalają coś. And they make charcoal. I spalają drewno, produkując w ten sposób węgiel drzewny. Black charcoal when you burn the trees, right? Kiedy spalacie takie suche drewno bez dostępu powietrza, wtedy okay. Wytwarza się węgiel drzewny. And then when they find charcoal, pieces of charcoal, kiedy w końcu te małpy znajdują taki kawałek węgla drzewnego, and they eat charcoal. Spożywają ten węgiel drzewny. Here's a monkey eye and nose here. Tutaj jest oko małpy, nos. And this is just like we eat chocolate. To tak jak my spożywamy czekoladę. This is for the first time. Yesterday you saw the giraffe eating bones. Wczoraj mówiłem o tych żyrafach, które spożywały kości. Today now you see the monkeys eating charcoal. A dzisiaj widzicie małpy, które spożywają węgiel drzewny. Why? Dlaczego? Scientists felt this is very curious. Naukowcy zrozumieli, że to było bardzo interesujące, niezwykle ciekawe. Guess what scientist guessed. I zgadnijcie, co odkryli naukowcy. What does charcoal do? Jakie właściwości ma węgiel drzewny? Yeah, it absorbs the poisons. Wchłania toksyny.
So if you are scientist, tak więc gdybyście wy byli naukowcami, what would you look for? To czego byście szukali? Jakiej odpowiedzi? If there is a poison in those leaves. Może w tych liściach znajdowała się jakaś toksyna, trucizna. Right? Prawda? So scientists went up to that hill, tak więc naukowcy weszli na to wzgórze. And they found those bushes, i znaleźli te krzewy. They collect those leaves, zebrali trochę tych liści. And they analyzed those leaves, and you know what they found out? I przebadali te liście i wiecie co odkryli? They found out the poison. Odkryli truciznę. How does monkey knows? Skąd małpy wiedzą, there is a poison? Że toksyna znajdowała się w tych liściach? They don't know. Przecież one o tym nie wiedzą. How does monkey knows? Skąd małpy wiedzą? The charcoal can absorb the poison. Że węgiel drzewny potrafi wchłaniać truciznę? How they do that? Skąd one wiedzą? Another question is, kolejne pytanie. Why those monkeys eat those leaves? Dlaczego te małpy w ogóle spożywają takie liście? Raz na dwa miesiące. Scientists found out, naukowcy odkryli, those leaves has a lot of proteins. Że te liście mają dużo białka. You know, many of you think that protein you can only find from animal product. Niektórzy z was może myślą, że białko można znaleźć w wystarczającej mierze tylko w pokarmach pochodzenia zwierzęcego. That's not true. Ale to nie jest zgodne you z prawdą. Can find protein everywhere. Białko występuje wszędzie. You can find protein even in the fruits. Nawet w owocach występuje even białko. Watermelon, there's a nawet protein. W arbuzie znajduje się białko. Even tomatoes, there's a protein. Nawet wow. W pomidorach. Now you can see the picture very good here. A tutaj jest trochę lepsze zdjęcie. Eating charcoal. To małpa spożywająca węgiel drzewny. I wish the sun come out after the lecture. Dobrze było, żebyśmy mogli lepiej to dostrzec. Isn't it interesting? Czy to nie interesujące? And these leaves have a lot of protein. Te liście zawierają dużo białka. Beans have a lot of protein. Fasola ma dużo białka. So if you have too much beans, więc jeśli spożywacie za dużo fasoli, you are going to have too much protein. To wtedy możecie spowodować, że w waszym organizmie będzie za dużo białka. If you go to Korea and China, gdybyście udali się do Korei, do Chin, there's something called tofu. To tam jest coś takiego jak tofu. We make it from the soybean. Produkuje się to z fasoli, albo przepraszam, z soi. That's very high in protein. Tofu zawiera bardzo dużo białka. Oh, you do. Mm-hmm. Okay. And so don't eat tofu too much. A więc sami, jeśli macie taką możliwość, nie spożywajcie też za dużo tofu. You can have too much protein. Dlatego, że tego białka może być również za dużo. Having too much protein is not healthy. A jeśli w organizmie jest za dużo białka, to może to wyjść niekorzystnie dla naszego zdrowia. If you have too much protein, jeśli macie za dużo białka, you can have osteoporosis, może to w pewnym sensie wywołać osteoporozę. Okay. Osteoporozę. And, so too much protein is not very healthy. Tak więc, jeśli spożywamy za dużo białka, to nie jest to za zbyt zdrowy sposób odżywiania. Tak więc, nawet jeśli jesteście wegetarianami, if you eat according to the God's voice, to jeśli spożywacie według Bożego głosu, according to the wisdom of God, według mądrości Bożej, you will never have a protein deficiency. To nigdy nie będziecie mieć niedoborów białka. Okay. But you will, even though you're vegetarian, ale nawet jeśli jesteście wegetarianami, we all can be in very terrible stress. To pomimo tego możemy przeżywać wielkie stresy. When you're under the stress, a gdy znajdujemy się pod wpływem stresu, lot of your cell dies. Wtedy wiele komórek w naszym organizmie ginie. Because under the stress, our body produces large quantity of oxygen-free radicals. Dlatego, że stres powoduje, że w naszym organizmie pojawia się duża ilość wolnych rodników tlenowych. When oxygen-free radical is produced, a gdy wolne rodniki tlenowe są wytwarzane, then many of your cell dies and destroyed. To wtedy wiele komórek w waszym organizmie ginie. Then if you need your cell rebuilt back again fast,
A jeśli chcecie, aby wasze komórki się regenerowały szybko, then suddenly you require lot of protein. To wtedy organizm potrzebuje dużych ilości białka. Especially animal protein. A w szczególności białka pochodzenia zwierzęcego. Why? Dlaczego? Because the plant protein, dlatego, że białko pochodzenia roślinnego does not have a complete, essential amino acid. Nie posiada wszystkich niezbędnych aminokwasów. See, protein is made of amino acids. Białko jest zbudowane z aminokwasów. If you break protein down, jeśli rozbijecie białko na poszczególne części, what you're going to get is amino acids. To wtedy będziecie mieli aminokwasy. The protein is very acidic. Białko jest bardzo kwasotwórcze. Why? Dlaczego? Because it is composed of amino acids. Dlatego, że składa się z aminokwasów. So that's why when you have too much protein, to dlatego, kiedy za dużo spożywacie białka, you're going to have too much amino acids. Będziecie mieć za dużo aminokwasów. So, when you have too much amino acid, a gdy macie za dużo aminokwasów, your entire body fluid body system become acidic. I wtedy wasze ciało jest, zawiera zbyt dużo kwaśnego odczynu. Being acidic is not healthy. A to nie jest zdrowe. Our body has to be in pH 7.4. Nasze ciało powinno mieć pH how much? 7.4. 7 stopni pH. Above 7 is a little bit of alkaline. Powyżej 7 to już jest trochę zasadowy odczyn. If it goes to 7.3, a jeśli to spada do 7.3, it's very unhealthy. To już jest bardzo niezdrowo. If it goes down to 6.9, I don't know whether you can survive. To nie wiem, czy moglibyście wtedy przeżyć. You're probably going to die. Wtedy prawdopodobnie musielibyście umrzeć. Okay. So we need to stay above 7 at the 7.4. Tak więc powinniśmy zachować nasz organizm na wysokości 7.4. If you go above 7.5, jeśli ta ilość zostałaby przekroczona, it is also dangerous. To wtedy również znaleźlibyśmy się w niebezpieczeństwie. So if I draw your blood, tak więc gdybym pobrał waszą krew, all of your blood is at the 7.4. To krew każdego z was zawiera pH w wysokości 7.4. Are you controlling to stay at 7.4? Wy kontrolujecie to, aby to zawsze ta wysokość była osiągała taką wielkość? No, you're not. Nie, wy nie potraficie tego you're dokonać. Sitting there and listening to me. Wy po prostu słuchacie mnie teraz. But do you know who is controlling that pH for you? Ale czy wiecie, kto kontroluje to pH dla was? Even at this very moment, nawet w tej chwili. God is doing that. Bóg to czyni. See? Without God, we cannot be surviving. Bez Boga nie moglibyśmy przeżyć. And he is doing. I On to czyni. And look, yesterday we found out God controls giraffe appetite. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że to Bóg kontroluje apetyt żyrafy. Today God is controlling this monkey's appetite. Dzisiaj zauważamy, że Bóg kontroluje apetyt małp. Right? So God can give us very healthy appetite. Bóg może obdarzyć nas takim zdrowym apetytem. Monkeys are basically vegetarian. Małpy są głównie wegetarianami. Do you think monkeys sometimes eat the meat? Czy myślicie, że małpy czasami spożywają mięso? Yes. Tak. About once a month. Raz w miesiącu. Suddenly they develop appetite for the meat. Nagle nabierają ochoty na spożycie mięsa. Usually they never eat the meat. Zwykle nigdy nie spożywają mięsa. This is very interesting. To jest bardzo interesujące. And sometimes when there is many monkeys, a czasami, gdy żyje w grupie wiele małp, see, there are many different tribes of the monkey. Są różnego rodzaju takie grupy małp. They have war. They fight each other. One walczą między sobą. And then sometimes they kill the monkeys belong to the another group.
I czasami zabijają małpę, która należy do innej grupy. And they eat their own monkey's meat. I spożywają mięso tej małpy. And scientists felt very, very interesting. I naukowcy byli bardzo ciekawi, dlaczego tak jest. On this island, na tej wyspie there's not many different groups of the monkeys. Nie ma akurat takich różnych grup małp. This is only group. To jest jedyna grupa, do której ta małpa właśnie należy. So they cannot kill themselves. Tak więc one nie mogą zabijać się nawzajem. So that's why they eat these leaves, special leaves. To dlatego one spożywają te liście. You know, scientists found out, i wiecie, że naukowcy odkryli, these leaves has very high protein content. Że te liście zawierają bardzo dużo białka. I'm a vegetarian. Ja jestem wegetarianinem. I'm a very strict vegetarian. Bardzo restrykcyjnym wegetarianinem. But I don't wanna stick to the vegetarian. Ale nie chcę, żeby ten wegetarianizm mnie kontrolował. I went through a severe stress, let's assume. Przez, powiedzmy, że przechodzę przez różnego rodzaju stresujące sytuacje. And many of my cell died. I wiele z moich komórek ginie. When I see the meat, i gdy widzę mięso, I have no appetite. Zwykle nie mam apetytu, nie mam chęci na spożywanie mięsa. This time I came from Korea. Ale tym razem przyjechałem z Korei. Came from United States. Przybyłem ze Stanów Zjednoczonych. I get on the Air France. I leciałem francuskimi liniami lotniczymi. Air France. Yeah. Mhm. And I forgot to call them because this is first time for me to get on Air France. I zapomniałem zatelefonować do nich, dlatego że pierwszy raz leciałem tymi liniami. I forgot to call him to prepare for me the special meal, the vegetarian meal. I zapomniałem poinformować ich, aby przygotowali dla mnie specjalny wegetariański posiłek. And they gave me beef. I oni dali mi wołowinę. Oh, I couldn't eat. Nie mogłem tego jeść. But you know, sometimes, ale wiecie, czasami, when I go through severe stress, gdy przechodzę taki silny stres, I have a strong appetite suddenly develops. To rozwija się we mnie taki silny apetyt, chęć, to have a meat. Aby spożyć mięso. You know, so I make sure that I eat like a giraffe, you know? Tak więc wtedy wydaje mi się, że jestem jak ta żyrafa. I'm not going to insist to God. A nie chcę sprzeciwiać się Bogu. God, you know this, I am vegetarian, you know? Boże, Ty przecież wiesz, że ja jestem wegetarianinem. Because this is for health. To jest dla zdrowia. I have to be healthy. Muszę być zdrowy. To understand God. Aby zrozumieć Boga. When God speaks to me, kiedy Bóg do mnie przemawia, I have to be healthy. Muszę być zdrowy. This is the key point. To właśnie jest kluczem do zrozumienia a health tego. Message is not a non-meat message. Nasze poselstwo zdrowia to nie jest poselstwo bezmięsne. I am so afraid of telling you this. Boję się nawet mówić wam o czymś takim. You know why? Wiecie dlaczego? Because some of you will misunderstand. Dlatego, że niektórzy z was źle mnie zrozumieją. Some of you will say, niektórzy z was powiedzą, ah, Dr. Lee is not a vegetarian. O, doktor Lee nie jest wegetarianinem. I am a vegetarian. Ja jestem wegetarianinem. And then some of you will say, i wtedy niektórzy z was powiedzą, some of you who are very strict will say, ah, Dr. Lee is not a vegetarian. Ci, którzy są ścisłymi wegetarianami, powiedzą, o, doktor Lee nie jest wegetarianinem. On the other hand, a z drugiej strony, and some of you will think, niektórzy z was będą myśleć, oh, Dr. Lee, it's meat. O, doktor Lee jest mięso. Mm, I can eat meat then. A ja nie lubię mięsa. No, it is Dr. Lee cannot be an example. Więc doktor Lee nie może być naszym przykładem. Dr. Lee eat according to what God speak to me. Doktor Lee spożywa tak zgodnie z głosem Bożym. You are not going to eat according to what Dr. Lee says. Wy nie będziecie jeść zgodnie z tym, co mówi doktor Lee. What I'm trying to teach you is. Próbuję was nauczyć. How to be free with God? W jaki sposób odczuwać tę Bożą wolność? How can you be able to hear the voice of God directly? Jak będziecie mogli wczuć się w ten głos Boży? Just like this monkey. Tak jak te małpy. See? How can we be like them? Jak my możemy być tacy jak one? To have no interference between us and God. Aby nic nie przeszkadzało nam w relacjach naszych z Bogiem.
Isn't this beautiful here? Czy to nie jest piękne? Don't you want to be like this? Czy nie chcielibyście być takim jak one? Yes. See, this is really what it means that you're walking with God. To właśnie oznacza chodzenie z Bogiem. So you can. So when I show the picture of giraffe. Gdy pokazałem wam zdjęcie żyrafy. One time I was in ministerial seminar. Któregoś razu prowadziłem wykłady dla duchownych. I was giving lecture to the group of the ministers. Prowadziłem wykłady dla grupy kaznodziejów. And when I it was in Korea. To było w Korei. And one of the minister came to me after my lecture. Jeden z duchownych podszedł do mnie po jednym z wykładów. He was so happy. I był taki szczęśliwy. You know what was his story was? Wiecie, co on mi powiedział? His story was that when he went to Russia. Opowiedział mi, że kiedy któregoś razu pojechał do Rosji. So in Russia the Korean Union developed a new theology seminary. W Rosji powstało nowo wybudowane seminarium duchowne. So he went there to be responsible for the seminary. Więc on tam pojechał, aby być odpowiedzialnym za to, co miało dziać się w tym seminarium duchownym. He is a very well-known, very, very good minister. A on jest bardzo dobrym i znanym kaznodzieją. He never tasted meat. Nigdy wcześniej nie spożywał mięsa. Because he was born in Adventist family. Dlatego, że wychował się w rodzinie adwentowej. And he never had any kind of animal product. I nigdy nie spożywał żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. When he went to Russia, ale kiedy udał się do Rosji, it was Vladivostok. To było we Władywostoku. It was so cold. Było tak zimno. You know, the Russians wear the fur, Rosjanie noszą takie te skórzane czapki, heavy, thick fur, grube, ciężkie. And it was so cold, a było tak zimno, if you don't wear them, że jeśli nie zakładacie wtedy takich czapek, cold air through the nose, i wdychacie wtedy całe to zimne powietrze przez nos, and this cold air get into the sinus cavity up here, to zimne powietrze dostaje się do zatok czołowych. I wtedy w tych zatokach przynosowych śluz może zamarzać nawet. Dlatego oni muszą chronić te zatoki. Ale Koreańczyk źle znosi takie temperatury. I dla Koreańczyka było czymś uciążliwym noszenie na głowie takiej grubej czapki. Tak więc on to zdejmował. I przebywał na zewnątrz przez kilka godzin. I wtedy jego zatoki zamarzły. I był bardzo chory. And for one week he could not eat. I przez jeden tydzień nie mógł niczego jeść. He had this very high temperature. Miał bardzo wysoką temperaturę. Very sick. Był bardzo chory. Lots of oxygen free radical. W jego organizmie pojawiła się ogromna ilość wolnych rodników tlenowych. Now many of the cells were destroyed. Wiele komórek zostało zniszczonych. He was in the need of protein intake. Jego organizm potrzebował dużych ilości białka. And so he was finally the temperature's down. Tak więc w końcu temperatura ciała spadła trochę. Finally begin to recover. I w końcu powoli wracał do zdrowia. But recovery was very slow. Ale działo się to bardzo wolno. And one day, aż któregoś razu, he was lying on the bed upstairs, bedroom. Leżał sobie na łóżku. One day he noticed something smells so good. I zauważył jakiś taki dziwny zapach, który coming bardzo from, mu się podobał. From outside. Był to bardzo przyjemny zapach, który pochodził gdzieś so z zewnątrz. He stood up and walked to the window, więc wstał i podszedł do okna. Trying to find out what smells so good. I próbował odkryć, co to tak ładnie pachniało. Guess what it was. I zgadnijcie, co to było. It was fish. To była ryba. People are selling fishes outside.
Na zewnątrz ludzie sprzedawali ryby. And he used to hate fish. A on przecież odczuwał wstręt do ryb. But on that day, ale tamtego dnia fish smells so good. Ryba pachniała tak dobrze. And he began to drool. Więc zaczął czuć taki pociąg, chęć do spożycia tej ryby. Ślina zaczęła się wydzielać. Wiecie, co on mi powiedział? He felt very guilty. Że czuł wielką winę wtedy. Why did he feel guilty? Dlaczego czuł się winny? Who told him to eat fish? Kto powiedział mu, żeby spożywać rybę? Who told him to eat fish? Kto podpowiedział mu, żeby spożywać rybę? I think God. Ja myślę, że Bóg. Because he needed the protein. Dlatego, że on potrzebował białka. God told him to eat fish, that's why he was so. Bóg poradził mu, żeby spożywał ryby, dlatego wydzielała mu się ślina i miał wielką ochotę. He was getting confused. I w jego głowie pojawił się zamęt. Eat the fish. Dlaczego ja chcę jeść rybę? He couldn't understand that. Nie mógł tego zrozumieć. Then he began to feel guilty. I pojawiło się poczucie winy. Who is making him feel guilty? Kto sprawił, że on czuł się winny? Satan. Szatan. What does Satan say to him? Co szatan mu podpowiedział? You like to eat meat? Ty lubisz jeść mięso? No. Nie. You are bad. Ty jesteś bardzo zły. So he was Więc on czuł się winny. Then he heard his wife was coming up. Więc usłyszał, jak na górę wchodziła jego żona. So suddenly he went to bed. I szybko położył się w łóżku. And he pretended that he was lying. I udawał, że leży. And wife brought a cup of water. A żona przyniosła filiżankę wody. So wife says, honey, how are you doing? I zapytała, jak się czujesz, kochanie? So he drank water. Więc on napił się tej wody. And wife went back down. Żona zeszła na dół. Guess what he did? I zgadnijcie, co on zrobił. He went to window again. Znowu podszedł do tego okna i zaczął przełykać ślinę. And wife was coming back again. Ale żona znowu wróciła po chwili. And he didn't even hear wife. He didn't even know wife was dead. I nawet nie wiedział o tym, że jego żona tam była. So wife came down, came onto the window again. Więc jego żona podeszła do okna. And she said to her i powiedziała do męża: Honey, what are you looking at? Na co ty tak patrzysz, kochanie? So wife looked down outside. Więc ona też wyjrzała na zewnątrz. Her husband was looking at the fish. A jej mąż patrzył z uwielbieniem na ryby. And her husband's doing. I przełykał ślinę. She has never seen that. Nigdy nie widziała czegoś takiego wcześniej. She knows her husband hate fish. Wiedziała przecież, że jej mąż odczuwał wstręt do ryb. Then she got wisdom. I wtedy pojawiła się myśl. Your husband need fish. Twój mąż potrzebuje ryb. So wife says. Wtedy żona powiedziała: Honey, do you want to have some fish? Kochanie, czy ty chcesz zjeść trochę ryb? Guess what pastor said. I wiecie, co ten pastor powiedział? Oh, no, no. O nie, nie, nie. But woman, you know, woman. Ale kobiety, wiecie, jakie są kobiety. And wife really felt that he need fish. A żona naprawdę czuła, że on potrzebuje ryb. This wife is also vegetarian. Ta jego żona też była wegetarianką. And she went downstairs. Więc ona zeszła na dół. And she prayed to God. I modliła się do Boga. Oh Lord, what shall I do? O Panie, co ja mam zrobić? I think my husband need fish. Myślę, że mój mąż potrzebuje ryby. And you know what God answered to her? I wiecie, co Bóg jej odpowiedział? Yes, your husband need fish. Tak, twój mąż potrzebuje zjeść ryby. Ale ten kaznodzieja powiedział: nie, nie, ja wcale nie patrzyłem na ryby. Ja po prostu chciałem trochę poddychać świeżym powietrzem. So he went back to the bed. Więc znów wrócił do łóżka. So third time, i po raz trzeci the wife, after wife prayed, po modlitwie żony wife was confident. Żona już była przekonana, that God wants him to eat fish, że Bóg chciał, aby jej mąż spożył trochę ryb. So she came back upstairs again. Więc ponownie wróciła do męża na górę. Guess what her husband was doing. I zgadnijcie, co robił jej mąż. Again at the window. Stał przy oknie ponownie.
So husband, the wife told the husband. Więc żona powiedziała do męża: Annie, kochanie, you have been sick. Ty jesteś chory. I think God wants you to eat fish. Myślę, że Bóg chce, żebyś spożył trochę ryb. You know what pastor said? Wiecie, co on powiedział? No, no, nie, nie, nie. Annie, kochanie, I will be responsible. Ja jestem odpowiedzialna. I want you to eat fish. Ja chcę, żebyś spożył trochę ryb. When you love, gdy kochacie, you know. To wiecie. When you love each other, jeśli kochacie się nawzajem, you know what other person's need is. Wiecie, jakie są potrzeby tej drugiej osoby. Why do you know the other person's need when you love each other? Skąd wiecie o potrzebach tej osoby, którą kochacie? Can anyone tell me? Czy możecie mi powiedzieć? How and why do you know? Jak i skąd wiecie? Someone else's need you love. O potrzebach tej drugiej osoby, którą kochacie. If you don't love, a jeśli nie kochacie, you don't know. Nie wiecie. You don't know what she or what he needs. Nie wiecie, czego on albo ona if potrzebuje. You love them, jeśli ich kochacie, you know their need. To wiecie. Why? Dlaczego? God speaks to you. Bóg przemawia because do was. God knows. You don't know the other person's need. Bóg wie o potrzebach tej drugiej osoby, my tego nie wiemy. It is God knows. To Bóg o tym wie. What your husband need. Wie, czego potrzebuje wasz mąż. Therefore, dlatego God speaks to you. Bóg do was przemawia. If you love. Jeśli kochacie. If you don't love, jeśli nie kochacie, God does not have to say to you. Bóg nie może do was przemówić. Because even though God speak to you, bo nawet gdyby przemówił, you are not going to follow God. To wy nie postąpicie zgodnie z Jego wolą. So if you want to hear voice of God, tak więc jeśli chcecie słuchać głosu Bożego, which give life to the monkeys, który obdarza życiem te małpy, which gives life to the giraffe, obdarza życiem żyrafy, and which can change the sex of the fishes, i który potrafi zmienić płeć ryb, to maintain the health, aby zachować zdrowie, you should love. To powinniście kochać. That's why Jesus says, to dlatego Jezus powiedział: miłujcie się nawzajem. Love one another. Kochajcie się nawzajem. Loving one another is for our life. Wzajemna miłość jest potrzebna dla naszego życia. For our own health. Dla naszego zdrowia. So finally husband agreed. Tak więc w końcu ten mąż się zgodził. But he was still feeling guilty. Ale ciągle odczuwał poczucie winy. But wife was confident. Ale jego żona była przekonana, it was the will of God. Że to pochodziło od Bożej mądrości. So she went out and she bought some fishes. Ona wyszła i kupiła trochę ryb. And she cooked fish. I ugotowała je. And husband was eating fish. Więc mąż w końcu zaczął jeść te ryby. You know what he was saying? I wiecie, co on mówił? Wow, this is good. To jest dobre. Dobre. Wow. And he really enjoyed fish. I naprawdę mu te ryby smakowały. Then he felt stronger. I poczuł się wtedy silniejszy. He very quickly recovered. I szybko wrócił do zdrowia. You know what husband told his wife? I wiecie, co potem ten mąż powiedział żonie? Don't ever say anything. Nigdy nie mów nic. To anybody. Nikomu. It's secret. To jest nasza tajemnica. Is it secret? Czy to jest tajemnica? You know, so after my lecture. Tak więc po moim wykładzie. That minister came to me. Ten duchowny przyszedł do mnie. He said, praise God. Chwała Panu. You set me free today. Dzisiaj przyniosłeś mi wolność. I said, no, I did not set you free. Ja powiedziałem, ja nie dałem ci wolności. It is giraffe set you free. To żyrafa dała ci tę wolność. See? Giraffe knows the truth. Żyrafa zna prawdę. Our health message is a vegetarian message in fact. Nasze poselstwo zdrowia jest poselstwem wegetariańskim faktycznie. Ale my nie możemy opierać się jedynie na faktach. Musimy postępować zgodnie z prawdą. Prawdą, która pochodzi bezpośrednio od Boga. My nie jesteśmy w stanie określić sami, czym jest ta prawda. Ale możemy zaakceptować to, co mówi Bóg. To jest tą prawdą. So each time, tak więc za każdym razem. All different times, and God knows our need.
Zawsze, w każdych okolicznościach Bóg zna nasze potrzeby. God has the wisdom. Bóg posiada mądrość. So this is the wisdom. To jest ta mądrość. Giraffe is receiving God's wisdom. Żyrafa otrzymuje mądrość od Boga. To eat the bones. I dlatego spożywa te kości. When you become vegetarian like this, gdy staniecie się wegetarianami na wzór takiej żyrafy, then you become true vegetarian. Wtedy będziecie prawdziwymi wegetarianami. One of the seven Adventists who says, I never eat meat. Niektórzy adwentyści mówią, ja nigdy nie jem mięsa. Even though you kill me, what? I never eat meat. When? Even though you kill me. Nawet gdybyś mnie zabił, to ja i tak nie zjem mięsa. And then giraffe. A ta żyrafa. Who is true vegetarian? Kto jest prawdziwym wegetarianinem? Can you understand what I'm talking about? No. Czy rozumiecie, co mam na myśli? See. Those who are with God is true vegetarian. Ci, którzy są z Bogiem, są prawdziwymi wegetarianami. I am a vegetarian. Ja jestem wegetarianinem. But you know what? Ale wiecie co? I will never say. Nigdy nie powiedziałbym. I will never eat meat. Nigdy nie będę jadł mięsa. Amen. Amen. That's right. I'm not. Don't think that I'm diluting down the health messages. Nie myślcie, że ja chcę w jakiś sposób pomniejszać wartości poselstwa zdrowia. I'm telling you the truth. Mówię wam po prostu prawdę. The truth of our health message. Prawdę o naszym poselstwie zdrowia. Not just the fact of the health. A nie jedynie o faktach związanych z tym poselstwem. Health message with the spirit. O poselstwie zdrowia, za którym kryje się Duch Święty. Not just the health message in the letter alone. Nie jest to jedynie poselstwo zdrowia w oparciu o literę. So, from that point on, tak więc od tamtej pory this minister became very close to God. Ten duchowny był bardzo blisko Boga. He realized, zrozumiał, many times he rejected what God says. Że wielokrotnie on odrzucał to, co mówił do niego Bóg. And from that point on, i od tamtej pory he became happy vegetarian. Stał się szczęśliwym wegetarianinem. You know, among Adventists, wśród adwentystów the most unhappy people are the strict vegetarians. Najczęściej ci najmniej szczęśliwi ludzie to są ci ściśli wegetarianie. One day I was in Chicago airport. Któregoś razu znajdowałem się na lotnisku w Chicago. I gave a seminar at New York. W Nowym Jorku prowadziłem wykłady. I was coming back to California. I wracałem do Kalifornii. And so I was changing. I have to change my airplane to go to Sacramento. Musiałem przesiąść się do innego samolotu, aby udać się do Sacramento. And I happened to be with a very young family. I akurat zdarzyło się, że zetknąłem się z pewną młodą rodziną. This family has two children. I w tej rodzinie było dwoje dzieci. They have one daughter about 5 years old. Jedna dziewczynka około 5 lat. And then about 6 months old boy. I 6-miesięczny chłopczyk. And this very pretty young girl, 5 years old. I ta mała, bardzo ładna, śliczna dziewczynka, 5-letnia. Had cookies in each hand. Trzymała ciasteczka w jednej i w drugiej dłoni. Chocolate chip cookies. To były takie ciastka pokryte czekoladą. It looks pretty oily to me. Wyglądały na bardzo tłuste. It looked like it is made from white flour. Wyglądały jakby były przygotowane z białej mąki. Too much sugar. Za dużo cukru z pewnością zawierały. Not healthy. Nie były zdrowe. Too much chocolate in it. Za dużo czekolady tam było. Very unhealthy cookie. Bardzo niezdrowe ciastka. And I was going to tell her that it is bad. I chciałem już jej powiedzieć, że to bardzo niezdrowe. So I begin to talk to her. Więc zacząłem rozmawiać z nią. What's your name? Jak masz na imię? You know, she says, with holding two cookies on each hand. A ona trzymając ciastka w obu dłoniach. She says, my name is Wendy. Mam na imię Wendy. So, how old are you? Ile masz lat? I'm 5. Mam 5 lat. And I said, do you like the cookies? Wtedy zapytałem, czy smakują ci te ciasteczka? You know what was her answer? I wiecie, jak ona odpowiedziała? If she says, yes, I like cookie. Gdyby ona powiedziała, tak, smakują mi. Then probably I told them not to eat. Wtedy prawdopodobnie powiedziałbym, żeby ich nie jadła. That's bad for your health. To jest niezdrowe dla ciebie. That's the what? Czym by to było wtedy? Fact. To byłby fakt. Fact.
I was going to tell her the fact. Miałem zamiar powiedzieć jej o fakcie. But you know what she says? Ale wiecie, co ona powiedziała? She put the cookies right in front of me, my ona face. Przysunęła mi prawie że do twarzy ciasteczko. One by one. Jedno po drugim. You know what she says? I wiecie, co powiedziała? My grandma made this cookie for me. Moja babcia zrobiła, przygotowała dla mnie te ciasteczka. Guess what I did? I zgadnijcie, co zrobiłem. Did I tell her the fact? Czy powiedziałem jej o fakcie? No. Nie. Because cookie is dead. Dlatego, że faktycznie ciasteczko jest niezdrowe. But it is wonderful cookie. Ale to było cudowne ciasteczko. She is not just eating cookie. Ona nie spożywała samego ciasteczka. She is eating grandma's love. Ona spożywała miłość swojej babci. I just, God told me, i wtedy Bóg powiedział mi, Sangli, leave alone. Zostaw ją, daj jej spokój. Let her enjoy grandma's love. Niech ona cieszy się tymi ciasteczkami babci. Love has to come first. Najpierw musi iść miłość. Because of love. Dlatego, że miłość. You'll begin to eat healthy. To dzięki miłości możecie odżywiać się zdrowo. Not because you're afraid, this is bad. A nie dlatego, że boicie się, iż coś jest niezdrowe. This is bad. To jest niezdrowe. This is going to kill you. To cię zabije. Therefore don't eat. Dlatego nie jedz tego. Then everybody will look at the cookie. I wtedy wszyscy będą patrzeć na takie ciasteczka. Then begin to feel guilty. I będą odczuwać niepokój i winę. You must know how God loves you. Wy musicie być świadomi tego, jak bardzo Bóg was kocha. Based on love. I to wszystko musi opierać się na miłości. Our obedience has to start. Podobnie jest w przypadku naszego posłuszeństwa. Then it is God counted as a true obedience. To wtedy Bóg uznaje to za prawdziwe posłuszeństwo. If you're afraid to eat that because it's bad. Ale jeśli będziecie się bać spożyć to dlatego, że to jest niezdrowe. Then it is not going to be counted as true obedience. To Bóg nie uzna tego za prawdziwe posłuszeństwo. You know why? Wiecie dlaczego? Because you only obey in fact. Dlatego, że wy jesteście posłuszni w oparciu o fakt. That's a fact. Obedience. To jest takie tak posłuszeństwo opierające się na faktach. It is not the true obedience. Nieprawdziwe posłuszeństwo. This is what is lacking from our church today. To właśnie tego tak bardzo nam brakuje jako Kościołowi. This is the picture of the Laodicea church today. To jest obraz laodycejskiego Kościoła. We obey. My posłuszni, jesteśmy posłuszni. Right. No, robimy wszystko dobrze. But there is no love. Ale nie ma w tym często miłości. There's no Jesus. Nie ma Jezusa. That's why Jesus is outside the door of Laodicea church. To dlatego w Biblii czytamy, że Jezus stoi na zewnątrz drzwi laodycejskiego kościoła i puka do tych drzwi. But we are not responding. Ale my nie reagujemy. So God is sending person like me. Dlatego Bóg posyła kogoś takiego jak ja. Knocking. The door. I przez taką osobę puka do drzwi waszych serc. Please open. Proszę, otwórcie. Otwórzcie. Pozwólcie mi wejść. Then we begin to know the truth. A wtedy będziemy znać prawdę. Then we begin to be set free. I odczuwamy, czym jest ta prawdziwa wolność. Then we become joyful Christians. I wtedy zaczynamy być prawdziwie radującymi się chrześcijanami. And I'm so glad I'm a Seventh-day Adventist. Jestem tak szczęśliwy, że jestem adwentystą dnia siódmego. What a freedom from those junk food. Jaką mam wolność od tych wszystkich pokarmów, które można określić mianem śmieci. I used to love drinking alcohol. Kiedyś uwielbiałem pić alkohol. I'm a physician. Jestem lekarzem. I know alcohol is bad for my brain, my immune system, my liver. Wiem, że alkohol jest bardzo szkodliwy w odniesieniu do komórek mózgowych, wątroby. I knew it. I wiem, że tak jest. But I didn't care. Wiedziałem o tym, ale nie przejmowałem się z tego Because powodu. Life was meaningless anyway. Dlatego, że życie miało dla mnie i tak znaczenie. So as long as I can enjoy, I can feel happy. Dlatego, że dopóki to mi smakowało, With cieszyłem alcohol. Się tym. A z alkoholem. Even though I knew those are bad. Nawet pomimo tego, iż wiedziałem, że on był niezdrowy. Nothing else is making me happier than to nic nie dawało mi takiego szczęścia poza alkoholem. See? That's why.
To dlatego I enjoyed my alcohol. Cieszyłem się pijąc alkohol. But now, after I found God, ale teraz, gdy znalazłem Boga, the word of God, Słowo Boże is such a beautiful spirit. Zawiera tak wspaniałego ducha, the beauty is giving me, activating my endorphin gene. Że to duchowe piękno uaktywnia mój gen endorfiny. And I'm so happy, i jestem tak szczęśliwy, to be on healthy diet. Że mogę odżywiać się zdrowo. I'm so happy, jestem tak szczęśliwy, to be able to forgive. Że mogę wybaczać. I'm so happy to jestem be able to understand, tak szczęśliwy, że mogę zrozumieć, what scripture says, co mówi Pismo Święte. And to share with you. I dzielić się z Wami tym wszystkim. And this is the happiness of being Christian. Na tym polega szczęście bycia chrześcijaninem. So happy and so free. Jestem tak szczęśliwy i tak wolny. And so one day, któregoś dnia, one day, whenever you have a very stressful thing happens, kiedykolwiek pojawia się w waszym życiu jakiś silny stres, you know what is freedom? To wiecie, w jaki sposób możemy uzyskać wolność? To be able to receive the freedom. W jaki sposób możemy być zdolni do przyjęcia tej wolności? You know, first day I told you about my wife. Mówiłem wam o swojej żonie. She left me finally. Ona w końcu zostawiła mnie. She was living with another man. Żyła z drugim mężczyzną in Korea. W Korei. And I was angry. I ja byłem bardzo zły z tego I was powodu. Resentful. Byłem, nie mogłem jej zaakceptować. You know, I understand their feeling so much. I rozumiałem dobrze to uczucie. At that time I was such a strict vegetarian. W tamtym czasie byłem tak ścisłym wegetarianinem. And I had, at the same time, I had severe emotional stress. I w tym samym czasie przeżywałem bardzo ciężki stres emocjonalny. And I came back home. I wróciłem do domu późno. All my children is upstairs sleeping. Wszystkie moje dzieci spały na górze. And I went up to my children's bedrooms. I udałem się do pokoju, w którym spały moje I'm dzieci. Checking them around. I chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. And I give them kiss. I pocałowałem je. They don't know that I'm kissing them. One nie wiedziały, że ja je całowałem. But you know what I feel with my lips. Ale wiecie, co poczułem moimi ustami? As I kissed them. Gdy je całowałem? On the cheek. W policzek. Guess what I'm feeling. Wiecie, co poczułem? Their tears. Ich łzy. Mother is gone. Mamy nie ma. And as I feel the tears on my lips, i gdy poczułem łzy, it just tears my heart apart. To rozrywało moje serce. I come downstairs, wróciłem na dół and I cry. I płakałem. Oh, it is anger, złość and it's a sadness. Smutek. What a stress. Co za stres. And I know I'm making lots of oxygen free radicals. I wiedziałem, że w moim organizmie pojawia się duża ilość wolnych rodników. Then I pray to God. I wtedy modliłem się do Boga. God, help me not to hate. Boże, pomóż mi, abym nie odczuwał nienawiści. Not to hate my wife. Abym nie czuł nienawiści do mojej żony. Because the hatred is killing me. Dlatego, że ta nienawiść mnie zabija. And then after my prayer is done. I gdy pomodliłem się. I sit down on usiadłem the couch. Na kanapie. And nothing to do. I nie wiedziałem, co mam I robić. Pray again. Znów się modliłem. And nothing to do. I nic się nie działo. Then suddenly, wtedy nagle I had a powerful urge to go to refrigerator. Odczułem taką silną potrzebę, aby zbliżyć się do lodówki. I opened the refrigerator. Otworzyłem lodówkę. I'm eating. I jadłem. You know, the most thing I used to eat was a thing called the dates. I najbardziej lubiłem jeść wtedy daktyle. One są bardzo słodkie, daktyle. I ja jadłem je szybko. I wtedy rozumiałem, dlaczego te młode dziewczyny, które przeżywają silne stresy, tak dużo jedzą. Wiedziałem, że muszę się powstrzymać. I come back to the couch. Wróciłem na kanapę. And I go back to refrigerator. I znowu poszedłem do lodówki i znowu jadłem. Then I take whole thing out. Wyciągnąłem wszystko. Sitting on the couch. Usiadłem na kanapie. I eat. I dalej je jadłem. And I eat. I znów jadłem. Then my stomach is so full. A mój żołądek był już tak pełen, I could not sleep. Że nie mogłem potem spać. Then I had to throw up. Musiałem to wszystko oddać.
So many young people have that problem today. Tak wiele młodych osób ma tego typu problemy dzisiaj. It was because of my anger. To było z powodu mojej złości. And I know that I cannot get out of it myself. Ja wiedziałem, że sam nie będę w stanie uwolnić się od tego. I prayed, modliłem się. And I prayed, God help me. Boże, pomóż mi. I was getting thinner and thinner. I tyłem coraz bardziej. Przepraszam, chudłem. I was getting weaker and weaker. Byłem coraz słabszy. I said, oh God, help me. I prosiłem, Boże, pomóż Set mi. Me free from this. Uwolnij mnie od tego. But what was the main cause for that? Ale co było głównym tego powodem? Anger. Złość. Anger toward my wife. Złość z powodu mojej żony. After my prayer. I po mojej modlitwie, couple of weeks later, kilka tygodni później, my wife came back. Moja żona wróciła. You know what she says? I wiecie, co powiedziała? I'm going to attend your seminar. Mam zamiar uczestniczyć w twoich wykładach. I bluntly said, very coldly, okay, wtedy okay. Ja powiedziałem tak chłodno, dobrze, you can listen to my lecture. Możesz uczestniczyć. So she attended. Więc ona uczestniczyła w tych wykładach. But whenever I look at her, ale kiedykolwiek na nią spojrzałem, I feel angry. Czułem znów przypływ złości. And she had a apartment outside my home. A ona mieszkała nie w naszym domu, ale gdzieś obok. My house. I czasami odwiedzała nasz dom, to see my children. Aby zobaczyć się z dziećmi. Whenever I come back home, ale kiedykolwiek wracałem do domu, I see her car. I widziałem jej samochód w swoim garażu. Looking at her car, i patrząc tylko na jej samochód, burns me up. Znów coś się we mnie działo, gotowało się we mnie. My children want mother. Moje dzieci potrzebowały mamy. My children are happy to see mother again. Moje dzieci były szczęśliwe, że znów mogły ją widzieć. I know how happy time they're having. My children are having with my wife. I wiedziałem, że one były bardzo szczęśliwe, gdy przebywały z matką. But outside the door, ale na zewnątrz. I'm burning. Na zewnątrz we mnie się gotowało. But I did not want to hurt my children's feelings. Ale nie chciałem urazić uczuć moich dzieci. If I enter into my house with angry face. I pomyślałem, że kiedy wejdę do domu z taką złością na twarzy. You know how my children is going to feel. To wiecie, co będą odczuwać, odczuwałyby moje dzieci. So I sat in the car. Tak więc siedziałem w samochodzie i modliłem się. Oh God. Boże. Help me to be able to smile. Pomóż mi, abym był zdolny do tego, by się uśmiechać. You did that before. Ty uczyniłeś to już wcześniej. Because you put me a smile on my face before. To ty dałeś mi uśmiech na twarzy. When I was angry to my wife. Kiedy byłem zły na moją żonę. Please do it this time again. Proszę, zrób to jeszcze raz. Then I step into the house. I wtedy wszedłem do domu. Then I see my children are happy with my wife. I widziałem, że moje dzieci były szczęśliwe ze swoją matką. Then I step in. Więc wszedłem. I say, "Dzień dobry." I powiedziałem, "Good morning." Then I quickly run upstairs. I szybko pobiegłem na górę. The upstairs I'm angry. A na górze znów dałem wyraz swojej złości. See, that kind of life I used to live. Takim życiem żyłem. And I was getting weaker. I słabłem coraz bardziej. Then my wife says. Wtedy moja żona powiedziała, after attending my lecture series, gdy uczestniczyła w moich wykładach, you know what she says? Wiecie, co powiedziała? She wants to come back. Ona powiedziała, że chce wrócić. After 5 years. Po 5 latach. It was so shocking. Byłem w szoku. I could not accept her. Nie mogłem jej zaakceptować. To me, she was kind of dirty. Dla mnie ona była czymś w rodzaju obrzydliwej osoby. Ona przecież spała przez tyle lat z innym mężczyzną. Nie chciałem mieć z nią nic wspólnego. Ale moje dzieci były takie szczęśliwe. Dla moich dzieci one potrzebowały matki. Dla mnie ja nie potrzebowałem jej więcej. It was a big problem. To był wielki problem. If I accept her back, gdybym ją zaakceptował z powrotem, and I hate her, a przecież nienawidziłem ją, my children love her, moje dzieci ją kochają, what is she going to do? Jak ona będzie żyć z tym wszystkim?
She will see my angry face all the time. Przecież ona będzie widzieć moją złość cały czas. Any woman can stand that? Czy jakakolwiek kobieta mogłaby to znieść? She will leave again. Ona znów odeszłaby. If she leave again, a jeśli odejdzie, my children will be traumatized again. Moje dzieci znów odczują coś w rodzaju tortury. I didn't know what to do. Nie wiedziałem, co mam robić. What can you do? Co wy byście zrobili? You know, the only thing I found to do was going back to God. Więc zrozumiałem, że tylko do Boga mogę się z tym udać. One night she brought me the divorce paper. Któregoś razu przyniesiono dokumenty rozwodowe. Yeah, she showed that divorce paper. Ona pokazała mi te dokumenty rozwodowe. Everything was ready. Wszystko było gotowe. If I sign, jeśli podpiszę, that's it. To będzie już po wszystkim. You know what she said to me? Wiecie, co ona mi powiedziała? If you don't accept me, jeśli mnie nie zaakceptujesz, you're gonna have to sign this paper. Będziesz musiał podpisać ten I dokument. Wanna be free. Ja nie chcę być wolna. But I wish you accept me back. Ale chciałabym, żebyś mnie zaakceptował znowu. I couldn't. Ale ja nie mogłem. So I said, więc powiedziałem, wait. Zaczekaj. Let me go into the room and pray. Pozwól, że pójdę do pokoju i pomodlę się. So I knelt down, I prayed to God. Klęknąłem i modliłem się. Oh God, o Boże, do something. Zrób coś. My children need mother. Moje dzieci potrzebują matki. I need to accept her back. Ja muszę ją zaakceptować. And I know you want me to accept her back. I ty tylko możesz sprawić, że ja będę do tego zdolny. But I cannot love her. Ty tego chcesz, ale ja nie jestem w stanie ją kochać. You can put love into my heart. Ty możesz wlać tę miłość do mojego serca. Please make me be able to love her back. Proszę, again. Spraw, abym znów mógł ją kochać. You know how much I used to love her before. Wiecie, jak bardzo ją kiedyś kochałem. So please, proszę, help me. Pomóż mi. And I went out. I wyszedłem z tego pokoju. And she was waiting. A ona czekała. And I said, God, i powiedziałem, Boże, hurry up. Pośpiesz się. And there's no answer. Ale nie było odpowiedzi. And I waited. I said, czekałem. She says, what is your decision? Ona mówi, no to na co się zdecydowałeś? I said, I don't know. Ja powiedziałem, nie wiem, zaczekaj chwilę. I said, God, hurry powiedziałem, up, please. Boże, szybciej. Still no answer. I nadal nie było żadnej odpowiedzi. So I said to my wife, więc powiedziałem do żony, let me go back to the room. Pozwól, że jeszcze raz pójdę do pokoju. I need to pray again. Muszę się znów pomodlić. So I really cried out. I naprawdę wtedy modliłem się. How come you're quiet? Ja nie mogłem do tego something. Znieść. Zrób coś. Jak możesz cały czas zwlekać? You want me to divorce? Chcesz, żebym się rozwiódł? It's going to be terrible for my children. Przecież to będzie coś strasznego dla moich dzieci. Please help me to be able. Proszę, pomóż mi. Put love in, back into my heart. Wlej miłość z powrotem so do mojego if serca. You don't answer me within 10 minutes, bo jeśli nie odpowiesz mi w ciągu 10 minut, I'm going to sign the paper. To ja będę musiał podpisać ten dokument. I threatened him, you know. Zastraszałem Boga w ten sposób. And, came out. I wyszedłem. And my wife says, what's your decision? I moja żona zapytała, co, jaka jest twoja decyzja? I said, wait. A powiedziałem, zaczekaj. 10 minutes passed. Powiedz mi, że to przeminęło. It was 15 minutes. To było 15 minut. We were very quiet. Byliśmy bardzo cicho. So it was 15 minutes. To było 15 minut. I said 10 minutes to God. Powiedziałem Bogu 10 minut. But even after 10 minutes, ale nawet po 10 minutach he didn't answer. On nie odpowiedział. And my wife says, i moja żona wtedy powiedziała, what are you going to do? Co masz zamiar zrobić? You know what I said? I wiecie, co powiedziałem? I am signing paper. Podpisuję dokument. And when I said, I'm signing, i gdy to powiedziałem, she was shaking. Ona aż wstrząsnęła nią. She got shocked. Była zszokowana. And she thought she was ready for that. I ona myślała, że była przygotowana na tę But chwilę. Apparently she was not ready. Ale ona nie była gotowa. It was too shocking for her. To wywołało zbyt duży wstrząs. It looked like she still loved me. Ona wyglądała tak, jakby nadal mnie kochała. And suddenly she went into prayer. I nagle ona zaczęła się modlić. I have never seen her praying like that. A ja nie widziałem nigdy, żeby ona tak się modliła. And she prayed just in front of my eyes. I ona modliła się przede mną.
And then I prayed again. Ja też się modliłem. Oh God, do o Boże, zrób coś. Do something now. W tej chwili musisz coś zrobić. As I opened up my eyes, i gdy otworzyłem oczy, she finished her prayer. Ona skończyła modlitwę. We looked at each other. Spojrzeliśmy na siebie. Oh, how beautiful she was. O, jak piękna ona była. We stood up. Staliśmy wtedy. And we hugged again. I objęliśmy and się. We cried. I płakaliśmy. God put the love back into my heart again. Bóg znów wlał miłość into do mojego her heart serca. Again. I do jej serca. Miracle. Cud się wydarzył. You know, this is how you know God. To w ten sposób mamy znać Because Boga. For yourself alone, can never do this. Dlatego, że sami nie jesteśmy w stanie czegoś But takiego dokonać. Ale Bóg jest we w stanie. Again, objęliśmy so się, ściskaliśmy się, byliśmy tacy szczęśliwi. And we got together. I znów związaliśmy się. God put us together. Byliśmy razem dzięki Bogu. My children were so happy. I nasze dzieci były takie szczęśliwe. Oh, what a beautiful thing to experience. To było coś wspaniałego, cudowne This doświadczenie. Kind of thing what God does, you know? To Bóg może czynić coś takiego God w naszym życiu. Is not there to watch you whether you eat meat or not. Bóg nie jest tam po to, żeby wam mówić, że macie jeść czy nie jeść mięso. Ty jadłeś hamburgera. Bad boy, bad o zły chłopiec, zła dziewczynka. To nie jest Bóg. That's Satan. To szatan. God never do something like that. Bóg nigdy tak nie postępuje. Only thing God is interested in doing is Bóg jest zainteresowany this kind of wonderful thing. Tylko takimi cudownymi wartościami. You know. And so we got together. Tak więc byliśmy znów And razem. From that point on, i od tamtej pory I finally learned what love is. W końcu zrozumiałem, czym jest prawdziwa miłość. You know the lesson what I learned? Pamiętacie? Ta miłość, którą wydawało mi się, że darzyłem moją żonę, nie była prawdziwą miłością. It was my desire. To było moje pragnienie. When my desire disappeared, a gdy moje pragnienie zniknęło, only thing I had for her was hatred. Pozostała tylko nienawiść. Then God can fill my heart with His love. A gdy Bóg napełnił moje serce Jego miłością, Then my wife began to read the Bible. Wtedy moja żona zaczęła czytać Pismo Święte. She was so thankful for my acceptance. Była tak wdzięczna, że ją zaakceptowałem. Unconditional acceptance. Bezwarunkowa akceptacja. I didn't put any condition whatsoever. Nie było tam żadnego warunku. You know what? Experiencing this unconditional acceptance. Gdy doświadczamy takiego bezwarunkowego przyjęcia. She was reading Book of Romans. Ona czytała list do Rzymian And she says, This is i powiedziała, to jest to, This is to jest wspaniałe. She couldn't see experience the Book of Romans. Mogła doświadczyć, zrozumieć list do Rzymian. Then my mother and father-in-law in Korea called us. Wtedy moja mama i ojciec z Korei zadzwonili do nas. They want to talk to her daughter, their daughter. A to była ich córka, więc oni chcieli z nią porozmawiać. According to the Korean moral standard, według koreańskich standardów moralnych taka córka, taka kobieta nigdy nie powinna być ponownie przyjęta. Woman like that should be condemned. Taka kobieta powinna być potępiona. That was moral standard of the Korea. Tak wyglądały moralne standardy Korei. That was her parents were thinking. To jej rodzice w ten sposób myśleli. So, When they called, więc gdy zadzwonili, you know what I told them? Wiecie, co im powiedziałem? We are husband and wife again. My znów jesteśmy mężem i żoną. They couldn't believe what they're hearing. A oni nie mogli zrozumieć, nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. They thought I was crazy. Myśleli, że ja oszalałem. Then they wanted to talk to their daughter. Więc chcieli rozmawiać ze swoją córką. She cried. I ona płakała. Oh, mother, oh, father, mamo, ojcze, I'm so happy. Jestem taka szczęśliwa. Jestem z powrotem. And they could not believe that. Ale oni nie mogli w to uwierzyć. They said, we are coming to check on you. Powiedzieli, my mamy zamiar przyjechać i sprawdzić. So they got on the plane. Więc wsiedli do samolotu. They came to a house. I przyjechali do nas. They saw. I zobaczyli, how happy we are. Jak szczęśliwi It's byliśmy. Unbelievable. I nie mogli uwierzyć.
And I became a different husband. Ja stałem się innym mężem. You know, Jesus is a servant, you know that? Czy wiecie, że Jezus jest naszym sługą? Jesus is a servant who washes our feet, our dirty feet. Jezus jest tym sługą, który umywa nasze brudne stopy. I wanted to become real husband like a Jesus. Chciałem być takim mężem, jakim był Jezus. You know how Korean husband is. Wiecie, jacy są koreańscy mężowie. Korean husband is a king. Koreański mąż to król. Your wife is your servant. A twoja żona jest sługą. Korean husband don't do anything at home. Koreański mąż niczego nie robi w domu. We work hard outside and make money. My ciężko pracujemy na zewnątrz i zarabiamy pieniądze. Przynosimy pieniądze do domu i my jesteśmy królami w domu. Wife does everything. Żona musi wszystko we robić. Cleaned house. My mamy czysty dom. We never take garbage out. Nigdy nie wynosimy śmieci. We don't wash dishes, you know. Nie myjemy naczyń. If Korean husband get into the kitchen, gdy koreański mąż udaje się do kuchni, then it is a disgrace to the men. To on zniesławia mężczyzn. How is it in Poland? Sometimes the same. Czasami tak samo. So, but I want to be husband like Jesus. Tak więc ja chciałem być w końcu mężem na wzór Jezusa. My in-laws saw me washing dishes. I moja żona widziała, jak ja zmywałem naczynia. Accepting back their daughter is already very shocking. Już sam fakt, że zaakceptowałem córkę tych teściów, było dla nich szokiem. But they saw their son-in-law has changed. Ale oni teraz zauważyli, że ich zięć był zmieniony, zmywał nawet naczynia. For the first time, po raz pierwszy. They witnessed. Their son-in-law is washing dishes. Zauważyli, że ich zięć zmywał naczynia. They are so touched. I byli tacy poruszeni, and they came to me, że podeszli do mnie. Son, synu, how can you do this? Jak ty możesz robić coś takiego? You know what I said? Wiecie, co powiedziałem? My Jesus, mój Jezus, my God, mój Bóg. They were Buddhist. Oni byli buddystami. You know what they say? I wiecie, co powiedzieli? I like your God. Nam podoba się Twój Bóg. You know what they decided? I wiecie, o czym zdecydowali? Teach me Bible. Ucz nas z Pisma Świętego. Teach me the word of God. Nauczaj nas Słowa Bożego. So we got together. Spotykaliśmy się we razem. Had some Bible study. I przeprowadziliśmy takie studium biblijne. After 2 months, i po 2 miesiącach they're baptized into Adventist. Przyjęli chrzest i zostali adwentystami dnia siódmego. Amen. See? That's victory. To jest zwycięstwo. That's freedom. To jest wolność. In this freedom. I w tej wolności. You eat freely. Możecie jeść. You eat healthy. Możecie spożywać te pokarmy, które są zdrowe. In this greatness of God. W tej wspaniałości Bożej. I wanna follow what God. Want me to eat. Ja chcę postępować zgodnie z wolą Bożą odnośnie odżywiania się. I wanna follow him. Chcę postępować zgodnie z Jego wolą. Because he saved me out of that misery. Dlatego, of anger and hatred. On wyrwał mnie z tej niewoli, nienawiści, złości. From that point on, od tamtej pory my eating habit, moje nawyki żywieniowe I did not have to go to refrigerator again. Zmieniły się i nie muszę już chodzić do lodówki. I was happy with God. Byłem szczęśliwy z Bogiem. My heart was full of happiness. Moje serce było pełne szczęścia. And my stomach was full of happiness. Mój żołądek też był bardzo, szczęśliwy. I did not have to eat the dates again. Nie musiałem już jeść tyle daktyli. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen. Let us pray. Módlmy się. Shall we all stand? Powstańmy wszyscy. O, our loving Father. O nasz drogi Ojcze. Father, you are the savior. Ty jesteś Zbawicielem, Ojcze. You are the savior from the death. Ty jesteś Zbawicielem od śmierci. The death of anger. Śmierci złości. The death of the hatred. Śmierci, która ma związek z nienawiścią. The death of the addiction to the food. Śmierci, która ma związek z pewnymi przyzwyczajeniami żywieniowymi. Because we don't know you. Dlatego, że nie znamy Ciebie. How beautiful you are. Nie wiemy, jak wspaniały jesteś. How powerful you are. Jak potężnym jesteś, how Bogiem. Loving you are.
jak wspaniały jesteś, jak bardzo we nas kochasz. Still struggling in anger. To dlatego ciągle zmagamy się z tą złością. We're still struggling in hatred. Ciągle mamy problemy z nienawiścią. We're still struggling with addiction to the bad food. I z różnymi przyzwyczajeniami spożywania niezdrowej żywności. Satan is pulling us toward the bad food which destroys us. Satan cały czas pcha nas do tego, byśmy spożywali tą złą żywność, która nas niszczy. Father, we cannot free ourselves. Ojcze, my nie jesteśmy w stanie sami się uwolnić. We're too weak to do so. Jesteśmy za słabi, aby help tego dokonać. Us, pomóż nam, Ojcze. O Ojcze, help us to be free from guilt first. Daj nam wolność od poczucia winy najpierw. Even though we are eating bad food, nawet jeśli spożywamy złą żywność, please set us free from guilt first. To prosimy Cię najpierw, uwolnij nas od poczucia winy. Let us know that you still love us even though we're still eating meats. Spraw, abyśmy zrozumieli, że Ty i tak kochasz nas, nawet jeśli się nie odżywiamy prawidłowo. You still love us, Lord. Ty ciągle nas kochasz. O Father, o Ojcze, in this love, w tej miłości set us free. Uwolnij nas with your power. Swoją mocą. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.